Pan nam błogosławi tej wielkiej uroczystości. W sobotę 6 stycznia Kościół katolicki obchodzić będzie uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną tradycyjnie Świętem Trzech Króli. Tego dnia wierni świętują objawienie się Boga światu. Jak co roku centrami miast całej Polski przejdą uroczyste orszaki, nie inaczej będzie w Legnicy. Jak zwykle rozpocznie się wszystko mszą świętą o godzinie 13 w katedrze pod przewodnictwem biskupa naszego, biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, i następnie o godzinie 14 wyruszamy tym orszakiem na ulicę miasta naszego Legnicy. Wędrówkę trzech mędrców ze wschodu, którzy prowadzeni przez gwiazdę na niebie szli, aby oddać pokłon nowo narodzonemu królowi żydowskiemu, opisuje jako jedyna Ewangelia świętego Mateusza. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizować ma królewską władzę Chrystusa, kadzidło wskazuje na jego boską naturę, a mirra przepowiada jego męczeńską śmierć. Tradycja nadała mędrcom imiona Kacper, Melchior i Baltazar, a jednak w Legnicy jednym z króli będzie Henryk Pobożny. Będą trzy orszaki, można powiedzieć, królewskie. Jeden, który będzie takim pod przewodnictwem Henryka Pobożnego, a więc postać dla nas bardzo, bardzo ważna, dla naszego miasta. Tutaj szczególnie pokaże się pan Marek Mojecki, który jest takim rekonstruktorem. On też wystawi ten jeden orszak. Dwa kolejne orszaki wystawi parafia Świętej Rodziny oraz parafia Świętego Jacka. Poprzez umieszczenie Henryka Pobożnego na czele pochodu organizatorzy chcą podkreślić jego szczególną rolę, jaką piastowski książę odegrał w historii Legnicy. Uroczystość Objawienia Pańskiego to jeden z ostatnich dni oktawy Bożego Narodzenia.